stanie, jak będzie teraz jeździć. Wow. Mamy ulepszoną na maksa prędkość maksymalną, znaczy tak zrobioną tym tuningiem, nie, że samochód powinien teraz osiągać chyba więcej niż 360. Zaraz to sprawdzimy. Mamy jakąś prostą. Przyklejony do drogi, jakbyśmy, nie wiem, klejem go przykleili. Ja nie mogę, co to ma być? Ale patrzcie. Wiecie co? Mi się wydaje, że teraz jest gorzej, jak sobie zrobiliśmy te takie dostosowanie, bo samochód może ma bardzo wysoką prędkość maksymalną, ale no... ale nie przyspiesza, nie osiąga szybko tej prędkości maksymalnej. No dosłownie go-kart jest. Ten moment, kiedy Lucek nie słucha radia, a sam był w radiu. To wygląda jak starożytne The Crew. Czy ja wiem? The Crew lepiej wyglądało, jeśli chodzi o grafikę. Lecimy. Dobra. Tu musimy przejechać przez punkty kontrolne jak najszybciej. Za to zawsze dużo kasy wpada, nie? W tej grze tak jest. Może osiągniemy tu prędkość maksymalną tej fury teraz. Chociaż nie powinna się zmienić, no bo 367. Jaki skręt. Jezu! Co to za skręt? Zobaczcie, ja się rozbijam o wewnętrzne ściany zakrętu. Wiecie, jak trudno się do tego przyzwyczaić? No, what the fuck? Ponad 900 stopni zakręt, a on to bierze jakby... Patrzcie, no, what? Jak się ma do tego przyzwyczaić? Kurde, dobrze, że już kończymy tę grę, naprawdę. Się czuję źle. Mam wrażenie, że dopiero co zacząłem w nią grać. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale na tym padzie od Xboxa sterowanie ustawione było zero-jedynkowo, czyli gałką. Gałki w ogóle nie było uwzględnionej w sterowaniu, nie? Tak samo jak triggerów. Czyli nie mogłeś się regulować gazu ani nic. Po prostu wszystko było ustawione na przyciski. I chyba nawet skręcanie było na krzyżaku. No tak! Ta gra domyślnie jest stworzona, żeby grać w nią na klawiaturze. Patrz na to. Ja pierdolę. Jakiś kosmos totalny. Dobra. Premia czasowa. Po prostu Need for Speed. Oh yeah. Ty, bo my tutaj dostajemy jakieś punkty. Czy jak ja te punkty dostaję, to później dostaję więcej hajsu, czy nie? Tak się zastanawiam. Chyba nie, a może tak? A jak tak, to co? Spróbuję teraz dużo nabić tych punktów. Na autostradzie jesteśmy w końcu, nie? Nieźle. No i zobaczcie, teraz prędkość maksymalna mi się nawet zmniejszyła. O co chodzi w tej grze, naprawdę? Aha, bo tu już koniec. Dziwnie. Może lepiej gra na klawiaturze. Pada został do Forzy, żeby zbytnio się nie odzwyczaić. Dawider, to wcale nie jest głupi pomysł, naprawdę. Ej, dobra, co my tu mamy? Reputacja kierowcy, punkty strefy... Umiejętności, nagroda, nie wiem. Nie wiem, czy dostaliśmy jakieś tam rzeczy dodatkowe z tego tytułu. Dobra, mamy sprint, lecimy dalej. Ja grałem na padzie i nie miałem takich problemów. No bo ty dobry jesteś. To jest exp do poziomu umiejętności, poza... kasy to nie daje. A, no czyli mogę więcej umiejętności tam mieć tych, nie? Też jest ważne. Ej, czy ja dobrze widzę?
A nie, wydawało mi się, że mamy te samochody właśnie ze starszych Need for Speedów, bo czasami takie nam tutaj to daje, nie? Boty czasami takie mają. Kurde, dobre to paganie jest. Poleciał w krzaki. Siema Nikodem. Wow! Wow! Ale dziwnie. Nie mogę w to uwierzyć po prostu. Kto tego Need for Speeda stworzył? Kurde! Straszne to jest. Możesz slalomem jechać tą drogą dosłownie. Przy takiej prędkości. Zbytnio nie tracąc prędkości. No co to było? Ała, ała, ała. Dobra, połowa wyścigu jeszcze powinno się udać. To jest chore. To jest naprawdę chore, co te samochody robią w tej grze. Jest jakieś niepojęte. Chyba... nie wiem. Wiecie co, w Paybacku prowadzenie tych samochodów... Ja muszę sobie zagrać w Paybacka, żeby to ocenić, bo... Po tym Need for Speedzie to chyba faktycznie... Zmienię zdanie co do najgorzej prowadzących się Need for Speedów ever. Z najgorszym prowadzeniem. Wow! Dobra, bo to już koniec. Bo będę musiał powtórzyć. O, dalej, 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 dalej. Oh shit, muszę powtórzyć. Powtórz. Gdybym się tam nie rozwalił, to by poszło, nie? Spróbuj driftu. Tu nie ma driftu. I teraz doceniamy... Need for Speeda Paybacka. Oh yeah! No, wiesz co... Naprawdę, zagrajcie sobie w tego Need for Speeda Undercovera. Zagrajcie sobie może jakieś starsze Need for Speedy, jak... Underground, czy tam Most Wanted. Zobaczycie ogromną różnicę, bo... Naprawdę w Undergroundzie, dwójce zwłaszcza, samochody prowadziły się bardzo fajnie. Tutaj to jest jakiś kurde kosmos. Co się dzieje z tymi chmurami? W głowie mi się kręci. Okay. Goni mnie! Pogani mnie. Okej, okay, tu jest ten zakręt, co się wywaliłem na nim. Au. To było. Wow!
Czemu mi sam samochód skręcił? No jedź! No jedź, nie blokuj! Jaki hardcore. Nic, dobra, trzeba się skupić. Wow! Pagani się rozwaliła, co? Czemu go tak spowalnia, kurde? Tak jakby odbiłem się od ściany i on nagle tak bardzo zwolnił. A teraz się nic nie stało. Nie wiem, od czego to zależy. Dobra, teraz powinniśmy wygrać to. Wcześniej miałem wyższą prędkość maksymalną niż teraz, jak zainstalowałem sobie te ulepszenie... takie... na prowadzenie, nie? Dziwne. 26 tysięcy dostałem za to. Dobrze. Siema Maciek. Bitwa na autostradzie. Będziemy z tą laską teraz gonić, czy jak? Z korwetą się bijemy. Dobre. Próbujemy. Samochody nie zdążają się doczytać te ruchu ulicznego. Znaczy... No zobaczcie, 340 nic, a wcześniej miałem 360 lekko, nie? Samochód jest wolniejszy z lepszymi częściami do prowadzenia, co jest? O dobra. 367 teraz, ale z nitrem, nie? Wcześniej bez nitra tyle leciał. O, udało się. Wyścigu z laską na mapie poszukaj. Dobra, po kolei wszystko robimy. 26 tysięcy. To ja jestem ciekawy, jak Lotus by się teraz prowadził. A wy jesteście ciekawi? Czekaj. Ja mogę go w ogóle ulepszyć? Na maksa? Chyba nie mam tyle dolarów, nie? Tylko 72 tysiące mam. Osiągi. Pakiety. Czekaj, nie, inaczej. Ulepszenie szybkie. Ile to kosztuje? O, zobacz, do Lotusa tańsze. To ulepszymy może, a moc będziemy chyba mogli ulepszyć. Cyk, 14 tysięcy zostanie. Mam za słaby komputer na tę grę, no chyba tak. Dobra, spróbujemy następny wyścig Lotusem objechać, zobaczymy co to będzie. Czy teraz będą zniszczenia chyba jakieś, nie? No to, a nie, sprint jakiś się odpalił, dobra, zobaczymy. Lotus może być za wolny teraz. Bo tu już mamy naprawdę bardzo szybkie furtki i Lotus nie pojedzie więcej jak chyba 300. Nawet 300 chyba nie pojedzie. Nie no, zobaczymy co zrobi. Może tu będzie kręta trasa, da radę. Au! Jezu! Nie ogarniam tej gry. Dobra, wezmę sobie tą kamerę bliższą taką. Ty, Lotus chyba gorzej skręca od Lambo. A, bo jemu jeszcze nie ulepszyliśmy prowadzenie na maksa. Może jak ulepszymy, to wtedy będzie hardcore, co? Jak tu jechać? Tu? Dobra. Nie, Lambo by tam weszło spokojnie. 90 stopni zakręt.
bez problemu, ale Lotus, ej, Lotus gorzej skręca. Musimy sobie tu części zainstalować, te takie super dobre, nie? Najlepsze profesjonalne, czy jakieś tam. I... wow! I wtedy on będzie jakoś skręcał lepiej. Czekaj, ale jeszcze raz, dam sobie jeszcze raz ten próbę, zobaczymy czy się uda. Lotus gorzej skręca na obecną chwilę. Naprawdę Lambo jest najlepiej jak do tej pory. Taka trochę symulacja, nie? Ten! Jezu, ale dziwnie, aż się w głowie kręci. Takie kierowca musi tu przeciążenia wytrzymywać. Jadąc z takimi furami, nie? Kurde, patrzcie, dwóch się na mnie uwzięło. Co jest? Dobra, jadę jeszcze, to nawet nie ma połowy wyścigu. Może jeszcze coś z tego będzie. Wyprzedza mi 315 na budziku. Co tu z przodu jedzie? Korweta? Ta. Z urwanym tylnym. Co? Albo tak pomalowana dziwnie. Wow, gdzie tu jechać? Tu, dobra. Macie tam gnoje. Ej, żaden się nie zatrzymał na tych przeszkadzajkach tam. Uwaga. Nie. Dobra. I pyk. Wygrałem Lotusem nieulepszonym na maksa. 39 tysięcy dostaliśmy za to. Symulator szybkiej rozwałki. Przeciążenie równe startu rakiety kosmicznej. Oh yeah! Żebyś wiedział. Że NASA z Boeingiem opony robią? Nie wiem. Mana 4 to nie Valentin Balboni. Tak, to Mana 4 napęd. Dobra, mi się wydaje, że najlepiej skręcają autem z napędem na 4 koła, nie ma 100% pewności. W tej grze może tak być, w tej grze wszystko jest możliwe. Dobra, osiągi i teraz tak, szybkie ulepszanie, prowadzenie i części profesjonalne. Zobaczymy, czy Lotusem dam radę tam coś ogarnąć. On jest z czwartej klasy, więc chyba z tej najniższej, takie mam wrażenie, ale dalej, zobaczcie, wygrywam praktycznie w końcowych etapach gry. Nie? Teraz musimy nabić jakieś zniszczenia. Teraz to sprawdzimy. 30 tysięcy, tak? W sumie dobrze, że Lotusa do tego mam. Lotus ma wysoki poziom poszukiwań, więc powinno być chyba lepiej. Dobra, no, ulepszone na maksa prowadzenie. W Lotusie. Wcześniej chyba miałem... wow, to się świat nie da rady czytywać. Ta gra to stan umysłu. Ojej. Ale faktycznie Lotus skręca gorzej od Lambo.
czujecie to? Lotus, nie? Mniejszy, gorszy ma ten skręt. To jakiś kosmos. Po tej grze docenisz nawet Maluch Racer. Czy ja wiem? Maluch Racer raczej nie był najlepszy. Jak to wygląda? Ale Nitro ma bardzo dobre. Zresztą Lambo też. Nie wiem, co ja zrobiłem z tym Lambo, że teraz tak słabo przyspiesza do tej maksymalnej prędkości. Dobra, mamy radiowozy, możemy jechać i niszczyć. Zapraszam chłopakę. GTR. Pięknie. Cyk. I pyk, tylko dwa. GTR oraz... Oh yeah. O, już prawie kończymy. Teraz to może pojedziemy sobie tutaj. Wszyscy za mną, zapraszam. Oh yeah. Co tu mamy? Będzie jakaś przeszkadzajka, czy nie? Prowadzenie to może jest marne, ale dzięki samochodu z serii Need for Speed zawsze dobre. No, są ok w sumie. Słyszeliśmy już gorsze gry, no nie? Wow! Okej, sami się rozwalili. Spoko! No i chyba mamy zrobione 40 tysięcy uszkodzeń. Możemy im uciekać powoli, nie? Pamiętacie, jak byłem zszokowany tym Lotusem? Że on tak zajebiście skręca? Znaczy zajebiście, za mocno aż. Teraz Lambo skręca jeszcze mocniej. To jest jakiś, nie wiem jak to określić nawet. Ciągle mam wrażenie, że tego nie robili Polacy z małym budżetem. Polacy przecież robią dobre gry, o co ci chodzi? W ogóle nie, coś ludzie z małym budżetem, no. To ja mam też takie wrażenie. Nie no, budżet był spory, bo tam mieli też aktorów i tak dalej. Ale samo wykonanie gry, no... Poszesz Lotusa gnoja, bo smutno wygląda. W sumie, ty. Jakąś tam gotówkę wygraliśmy, możemy gnoja poszerzyć, nie? Ciekawe, czy bodyki coś tutaj zmienia. Ja wiem, że teoretycznie nie powinien, no bo nie zwiększają nam się statystyki, ale wiecie, jak to jest w tej grze, nie? White body, możemy kupić sobie. Dawaj go. O. No i fajnie, 15 tysi. Dobrze. Poszerzony Lotus gnój. Jedziemy. Teraz idziemy na tor. Na tor będzie dobry chyba ten Lotus. O ile będzie kręto. Siema Jarosław. Oho. No i zobaczymy teraz. Jaką dziurę mamy z tyłu wielką. Ej, serio, teren mi się nie zdąża doczytywać już od tej prędkości. Rzeczy pojawiają się za późno. Naprawdę. A to jest tylko Lotus, a jeszcze mamy Lambo, dużo szybsze. Dużo bardziej skrętne. Tak, zaraz zmienię na Lambo z powrotem, będzie lepsza zabawa. Cy!
Co to było? Nie wierzę. Prawie fizyki nie dla Lotusa. To czekaj, zaraz weźmiemy Lambo. Zobaczysz, co się będzie działo. W tej grze wszystko przesadzone jest. Daj spokój. Dobra, muszę zgubić pały i bierzemy Lambo. Teraz się... Oj, będzie gorzej, mówię wam. Siema Damian. Oh yeah. Dobra, teraz tylko śmigłowiec. Tu nas nie powinien widzieć, nie? Yeah, I think we lost visual contact. Can fast air update this location, please? No i pięknie. Tak, niby nas nie widzi, ale jak się ruszyłem, to zaczął też zapierniczać, nie? Za mną. Ech. Dobra. Czas na Lambo. Samochody, garaży, Gallardo. Ale wiecie co? Wywalę z niego body kit. Może nie będzie się tak rozwalał o ściany. Weźmiemy sobie tylko ten. Fabryczny, ale trochę go tutaj przerobimy. Cyk. Czekaj. To jest tu. Tutaj wlociki fajne są z boku. Okej. 9 tył. Okej. Dobra. Progi. Tylko obniżymy trochę i fajnie. To i spoiler chyba nam został. Ten co mieliśmy. Tak, został nam ten co mieliśmy. Felgi zostawiamy, więc właściwie standard mamy teraz. No i będzie grubo. Ulepszone Lambo na maksa. I ono jeszcze lepiej skręca od Lotusa. To jest dla mnie jakiś kosmos w ogóle. Jak to jest możliwe? No i oczywiście szybsze jest.
Dobra, mamy jakiś sprint, lecimy. Lecimy po złoto. Ja nie mogę. Nic, zobaczymy. Się przycina już. Wow. Okej, okay, zostawiliśmy im przeszkadzajkę, ale oni jakoś w nią nie wjeżdżają w ogóle. Się tu totalnie muszę skupić. Siema Grzecho. Moje galardo. No tak, zrobiliśmy zielony kolor z myślą właśnie o tobie. Co to było? Jest to gra, jest chora. Jak na jakimś speedkaku czy coś. Dobra. Bardzo dobra robota. Dokładnie tak, Grzegorz.